Dzień dobry, chwała Bogu. Nie wiem, czy to się nagrywa, czy to się nie nagrywa, bo dawno tego nie robiłem. Mam nadzieję, że wszystko działa. Nie wiem, czy się ktoś podłączył, czy się ktoś nie podłączył. Dopiero startuję z transmisjami na żywo na tej stronce. Jak ktoś mnie widzi, ktoś mnie słyszy, to fajnie by było, żeby napisał, czy mnie słychać, czy mnie widać. Bo zupełnie się tu wszystko pozmieniało od czasu moich ostatnich live'ów. Tytuł tego live'u jest, jeśli dobrze pamiętam, problem nie do przejścia, a ja mam radę. No i dokładnie o tym chcę dzisiaj powiedzieć. Otóż jak każdy, tak i ja, czasem mam taki czas, że dotyka mnie jakiś problem, który wydaje się być nie do przejścia. Nawet był taki czas w moim życiu, kiedy tak się napiętrzyły problemy i takie miałem problemy i tak wszystko nie działało, że wydawało mi się, że to już jest koniec świata, że ja już z tego po prostu nie wyjdę, że z tego się nie da wyjść, gdzieś zapadł nad tym wszystkim jakiś straszny mrok, nie umiałem sobie z tym poradzić i ostatecznie nawet gdzieś tam delikatnie byłem załamany, ale później podczas myślenia co dalej, podczas analizowania co z tą sytuacją zrobić, znalazłem jakieś tam rady, którymi się chcę dzisiaj podzielić. Zwłaszcza z osobami, które są w podobnym miejscu, to znaczy w jakimś problemie, z którego po prostu już nic nie widać, nic nie słychać, totalna lipa, nic nie działa, nic nie jest tak, jak powinno być, wszystko się źle układa, wszystko jest nie w porządku i wydaje ci się, że to jest koniec świata i dalej już będzie tylko gorzej. I pierwszą taką rzeczą, którą w takich sytuacjach musisz zrobić, której w tej sytuacji ja musiałem wtedy zrobić, która zawsze działa, zawsze pomaga, ale jest niezwykle trudna do zrealizowania, ale to jest ta pierwsza rzecz, którą musisz zrobić, to jest musisz wbić sobie do głowy, że problemy, wszystkie problemy, twoje problemy też, moje problemy, wszystkie problemy, nawet te najgorsze, najbardziej mroczne, najbardziej czarne, najbardziej złe problemy, one zawsze mają swój początek i uwaga, zawsze mają swój koniec. A to jest bardzo ważne, żeby sobie to wbić do głowy, że wszystkie problemy, obojętnie jakie to są problemy, one tak jak mają początek, tak mają swój koniec. I musisz wbić sobie do głowy, że za rok o tej porze będzie lepiej. I to trzeba sobie uzmysłowić, wbić do głowy, pamiętać, przypominać, zwłaszcza wtedy, kiedy jest źle. Problemy mają początek, ale problemy mają też koniec. I za rok o tej porze będzie lepiej. Bardzo lubię historię Abrahama, kiedy Bóg przychodzi do Abrahama. Abraham ma setkę już na karku i Bóg mu mówi, za rok o tej porze będziesz miał syna. To się nie mogło udać, ale to się po prostu udało. Po prostu tak to już jest. Za rok o tej porze będzie lepiej. Cokolwiek przechodzisz, z czymkolwiek się borykasz, wbij sobie do głowy. Za rok o tej porze będzie lepiej. Ja mam w ogóle taki zwyczaj, prowadzę taki notes duchowy, prowadzę taki dziennik duchowy i na każdej kartce mam jeden dzień. Dla przykładu, dzisiaj jest 12 maja, więc na osobnej stronie mam 12 maja. 12 maja 2010, 2011, 12 aż tak do 2022. Ile tych 12 maj zmieszczę na jednej stronie, tylko ma, tyle tam ich mam. I kiedy dzisiaj wpisywałem sobie, co przeżywam z Panem Bogiem, co przeżywam w swoim życiu, to musiałem zerknąć na to, co było ze mną dokładnie rok temu, 12 maja i 2 lata temu, 12 maja i 3 lata temu, 12 maja i 4 lata temu, 12 maja, bo akurat tyle mi się zmieściło na tej kartce. I okazało się, że problemy, które przeżywałem rok temu, dzisiaj już nie są problemami. Po prostu Bóg je rozwiązał. Po prostu zadziało się coś, co spowodowało, że problem się skończył, bo każdy problem ma swój początek i ma swój koniec i to, co trzeba sobie wbić do głowy. Kiedyś, kiedy przechodziłem taki trudniejszy czas, kiedy się bardzo dużo modliłem, Bóg mi wsadził taką myśl w głowę, że to Bóg stworzył góry, ale pozwolił człowiekowi wszystkie je zdobyć. To Bóg stworzył chmury, ale spowodował, że za każdej chmury
Prędzej czy później wyjdzie słońce. Problemy mają swój początek, ale problemy mają też swój koniec. I musisz sobie to wbić do głowy, bo to spowoduje, że nabierzesz nadziei, że nabierzesz jakiejś takiej werwy, takiej radości i postarasz się problemy rozwiązać. Więc cokolwiek przechodzisz, cokolwiek się w twoim życiu dzieje, jakkolwiek to nie jest mroczne, jakkolwiek to nie jest czarne, jakkolwiek wydaje ci się, że z tych problemów już nie wyjdziesz, pamiętaj i wbij sobie to do głowy. Problem ma swój początek, ale każdy problem ma swój koniec. Druga sprawa, więc druga rada, jak przejść przez to wszystko. Znajdź kogoś, kto razem z tobą pójdzie. To jest bardzo ważne. Bóg nazywa nas owcami. Owce to są zwierzęta stadne. To nie są samotne wilki. To nie są wyjce do księżyca. To są stadne zwierzęta. Kiedy masz problemy, kiedy przechodzisz coś trudnego, kiedy wszystko nie działa tak, jak powinno działać, kiedy wbijesz już sobie do głowy, że każdy problem ma swój początek, ale ma też swój koniec, to kolejną rzeczą, którą musisz zrobić, to jest poszukać kogoś, kto z tobą przez te problemy przejdzie. I bardzo często jest tak, że to jest ktoś, kto do tej pory wydawał się, że nie będzie taką osobą. Bardzo często jest tak, i Słowo Boże o tym mówi, że braci pozyskuje się właśnie w takich trudnych chwilach. Poszukaj kogoś, kto razem z tobą przejdzie. I tu nie chodzi o to, że on musi znaleźć rozwiązanie twojego problemu. Tu nie chodzi o to, że on musi być w ten sposób odpowiedzią na twój problem. Tu nie chodzi o to, że on musi ci dać jakąś złotą wskazówkę, która spowoduje, że problem się w końcu skończy. Tu chodzi o to, żeby to był ktoś, kto wspólnie z tobą usiądzie i gdy trzeba, zapłacze. Kto wspólnie z tobą usiądzie i może nie za wiele będzie mówił, ale po prostu cię przytuli, po prostu obejmie cię i po prostu spowoduje, że poczujesz się ciut lepiej w tej całej historii. Z doświadczenia wiem, że czasem lepiej jest nic nie mówić, tylko po prostu być. Wspólnie się uśmiechnąć i wspólnie zapłakać, niż dać tysiące złotych rad, które na ten czas po prostu nie działają. Więc pierwsza zasada, pamiętaj, że każdy problem, tak jak się zaczął, tak się musi skończyć i za rok o tej porze to wszystko będzie wyglądało zupełnie inaczej. Po drugie, poszukaj kogoś, kto wspólnie z tobą przejdzie przez ten problem, kto razem z tobą się uśmiechnie, zapłacze i razem z tobą będzie czekał, aż ten rok upłynie, by było lepiej. Poszukaj kogoś, nawet jeśli się ci wydaje, że nikogo takiego nie ma. Bóg zadba o to, żeby ktoś taki w twoim życiu się pojawił, bo to Bóg spowodował, że jesteśmy owcami, a owce to są zwierzęta stadne. No i trzecie, być może najważniejsze. Przybliż się do Boga. No przybliż się do Boga. Ja w swoim życiu na początku mówiłem, że miałem taki bardzo trudny czas i przez jakiś czas w tym trudnym czasie i w tych swoich problemach, których wydawało mi się, że już nie ma wyjścia, że to jest koniec świata, skrzywdzili mnie wtedy pewni ludzie. Wydawałoby się, że wszystko, co do tej pory zrobiłem, wszystko, co do tej pory udało się z pomocą Bożą stworzyć, wszystko się rozleci. I naprawdę nie widziałem wtedy nic różowego, nic kolorowego, tylko wszystko na czarno. I przez pewien czas to spowodowało, że oddalałem się od Boga. I to nic nie dało. Było tylko gorzej. Za każdym razem, kiedy w problemach oddaliłem się od Boga, kiedy miałem jakiegoś focha na Pana Boga, kiedy miałem focha na Kościół, kiedy miałem focha na Słowo Boże, to było tylko gorzej, a nie lepiej, dlatego że kiedy oddalamy się od Boga, to oddalamy Jego obietnice od siebie. One dalej działają, bo Bóg je obiecał, ale my się od nich oddalamy. Dalej gdzieś tam w naszym pobliżu jest błogosławieństwo płynące z nieba, ale my się od Niego oddalamy. Więc kiedy masz problemy, to się przybliż do Boga. Dlatego, że odkryłem później taką zasadę, że im bardziej się przybliżałem do Boga, tym robił się większy w moim życiu Bóg, a mniejsze problemy.
I to jest bardzo ważne, żeby tak się przybliżyć do Boga, żeby to Bóg przysłonił problemy, a nie problemy przysłoniły nam Pana Boga. No i tyle. Takie trzy proste, ale działające rady. Po pierwsze, pamiętaj, że każdy problem się skończy. Po drugie, znajdź kogoś, kto wspólnie z Tobą przez to wszystko przejdzie. I po trzecie, przybliż się do Boga, a ucieknie od Ciebie diabeł. Tyle w tym pierwszym live'ie. Nie mam zielonego pojęcia, czy to się w ogóle udało nagrać. Nie mam zielonego pojęcia, czy mnie słychać, czy mnie widać, ale wiem, że jeżeli to zadziała, to niejednemu to pomoże. Zostańcie z Bogiem, wspaniałości z nieba, miejcie wspaniały dzień i jeśli przechodzicie problemy, to pamiętajcie, za rok o tej porze będziesz miał syna. Z Panem Bogiem. Cześć.